Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online, na serwerze oczywiście Historia Kolonii Roleplay. Jesteśmy w drugim odcinku, w którym niestety musiałem oddzielnie dołożyć swój głos, bo tak jak mówiłem właśnie w poprzednim odcinku i w tym odcinku, czyli w tych dwóch odcinkach, nie nagrał mi się mój głos podczas właśnie nagrywania. Po prostu program mi zwariował i nagle było wyciszone wszystko, to znaczy mój mikrofon był nagle wyciszony, nie wiem z jakiej racji. Ale no tak było i właśnie postanowiłem, że zrobię to w taki sposób, że chociaż trochę właśnie dogram swojego głosu. W poprzednim odcinku w sumie zrobiłem tam chyba to z 15 minut. Później już to zostawiłem, bo tam w sumie nic takiego jakby się nie działo, żeby to można było komentować. To tylko rozmawialiśmy sobie tam z Uterem, reszta chyba odcinka. No i na koniec się właśnie chyba jakoś to było, że dowiedzieliśmy się, że tam ma być zbiórka. Czyli aktualnie ta, którą widzimy teraz, jest jakaś zbiórka. Przywitaliśmy się tam z niektórymi ludźmi. Jest widać, że właśnie jakaś zbiórka, coś się tam zaczęło dziać. Było tak, że oddział straży z magnatem, tak jak właśnie Roderick mówi, na czele właśnie z magnatem był widziany na farmie. I że szef powiedział, że idziemy to sprawdzić. I zbiórka właśnie była dlatego, tak więc ludzi zbierają. Bjorn chyba nas jeszcze tutaj nie znał, w sumie Bjorna to sobie tak zapisałem, bo usłyszałem, że on ma tak na imię, to sobie go tak zapisałem, on jeszcze mi chyba tak osobiście nie poznał. No, zbiórka, która trochę jakby, można powiedzieć, że będzie chyba trwała długo, jeżeli dobrze pamiętam, moim zdaniem zbyt długo, bo jest to tak, że oni byli właśnie na farmie. Magnat był z jakąś tam swoją ekipą na farmie, ale wiecie, ze starego obozu na farmę można powiedzieć, że chyba mają bliżej niż my na przykład. Czyli oni tak naprawdę mogliby już w tym czasie, gdzie my się zbieramy tutaj, cofać już do starego obozu z powrotem i byliby bezpieczni. Gość w ogóle jakiś chciał też iść z nami, ale podobno ma jakiś zakaz z tego co wie Bjorn, więc niestety nie będzie mógł z nami też iść. Były jakieś tam lagi też oczywiście, jak jest dużo właśnie ludzi blisko siebie, no to są jakieś tam lagi. Nic chyba wtedy nie mieliśmy, tak, bo sprawdzaliśmy, czy mieliśmy jakieś mikstury, żadnej chyba nie mieliśmy i musieliśmy prosić o to, żeby właśnie jakieś mikstury dostać. Co dalej? Chyba będziemy no właśnie ciągle się zbierać, będą teraz nam rozdawać jakieś tam mikstury, przydałoby się nam w sumie chyba też żarcie, jakieś tam spytałem właśnie, to znaczy powiedziałem, że też nie mamy żadnej mikstury, a w tym czasie w ogóle to mi się renderuje ten poprzedni odcinek, także chcę go wrzucić w poniedziałek, ten poprzedni i ten co teraz właśnie nagrywamy w poniedziałek chcę wrzucić, bo dwa chcę na dzień, na ten poniedziałek mieć na kanale. Wcześniej by się to pojawiło, jak już też wspominałem w poprzednim odcinku, że wcześniej by się to pojawiło, czyli ten pierwszy zapewne byłby z rana, jak zazwyczaj o 8 chyba. A drugi wiadomo, tam po południu by był jakaś 17, 18 czy tam 16. Zależy jakbym to zdążył zrenderować, no ale właśnie przez to, że ten głos mi się tam wtedy nie nagrał na tych dwóch odcinkach niestety. Bo zrobiłem to właśnie tak, że nagrywałem jeden po drugim odcinek, bo w sumie nie było jakby czasu na to, żeby, wiecie, wyłączyć i tam za jakiś czas wrócić, bo była szybka ta akcja z tym, z tą zbiórką. Dostaliśmy coś, czy nie? Bo już w sumie nie patrzyłem za bardzo tak, czy my dostaliśmy jakieś żarcie, czy nie, a nie chcę cofać niczego, bo jakby mam tak zrobione, że idealnie jakby odpaliłem nagrywanie swojego głosu i otworzyłem sobie właśnie wideo, żeby wiecie, jakby na żywo mieć to, co aktualnie się dzieje. Ktoś tam chce screena. Chyba później będziemy jakiegoś robić. A nie, to są nagrywki, właśnie. Pisałem, że jest nagrywane wszystko. Więc nie, tutaj mi się pomyliło. To nie tutaj było tak, że ta zbiórka trochę trwała. To po prostu chyba jak się do wojny szykowaliśmy, którą zobaczycie w kolejnym odcinku raczej. Czyli we wtorek z rana prawdopodobnie. Tutaj w ogóle się chyba troszkę rozdzieliliśmy. Jedna ekipa, można powiedzieć, mniejsza poszła w prawo tą bramą. Tutaj można powiedzieć, że w lewo poszliśmy większą ekipą. Może i dobrze, bo więcej osób jak jest przy sobie, no to gorzej z tymi lagami, więc było troszkę lepiej, mi się wydaje, za osadę oczywiście. Coś tam też mówili, że jak będzie ich oczywiście więcej, dużo więcej, no to wiadomo odwrót, ale zaraz zobaczymy jak to wyszło. Tak więc, nie, no w sumie do farmy nie mamy też aż tak blisko, ale raczej ze starego obozu jest bliżej, więc mogliby, tak jak już mówiłem, wrócić, na pewno nalajcie sobie z tego starego obozu. Z tego starego właśnie obozu, no i
to znaczy z tej farmy do starego obozu, no i byśmy nawet nie widzieli, że ktokolwiek tam był na farmie, a było jakieś po prostu info. Więc no co, no czasami są te zacinki, takie teleporty, przez to właśnie, że też tak dużo ludzi idzie, takie mam wrażenie, że chyba to przez to raczej serwer jakby trochę nie wyrabia, no są cofki i to nie wszyscy, i to nie tylko ja jakby mam, tylko każdy tak ma, bo to wszystko od serwera. Niektórzy też tutaj nawet zaczęli wyciągać miecze, ale niepotrzebnie raczej, no bo tutaj już wiadomo, nikogo w ogóle w sumie nie ma. Niepotrzebnie też zaczęliśmy biec tam dalej. W sumie szczerze mówiąc. A, bo był gościu, który zobaczycie, teraz ucieka, jeżeli dobrze właśnie patrzę. Teraz ucieka i nagle w sumie tak chyba każdy zaczął go gonić, jeden tam właśnie kuszę wyciągnął. Prawdopodobnie też właśnie chciał zobaczyć, jak się tam nazywa. I tak w sumie bezmyślnie pobiegliśmy właśnie za nimi, a mieliśmy tylko na farmie biec i żadnego rozkazu w sumie nie było. I później właśnie trochę z tym dym był, że po co pobiegliśmy tam bez żadnego rozkazu w stronę starego obozu. Bo tak naprawdę jeżeli by chcieli, to by mogli wypierdzielić teraz mocną ekipą z obozu, no i nas pozabijać pewnie. I ten gościu, który właśnie chyba nam uciekał, to był jakiś Orgrim. Jeżeli dobrze patrzę, jeżeli dobrze właśnie to ogarniam, to był jakiś Orgrim, który ich raczej właśnie powiadomił o tym, że pewnie... To znaczy, który ich powiadomił w stary obóz, że pewnie właśnie no... że jesteśmy tutaj na farmie. Więc oni tak naprawdę mogliby teraz też jeszcze raz zebrać ekipę i na przykład ruszyć na nas, ale... Nic się takiego właśnie jak to się nazywa? Czekajcie, mi słowa brakło. Nie wydarzyło, o przepraszam. Nic się takiego właśnie nie wydarzyło. Ktoś tam krzyczał, wracajmy do osady. No i Uther mówi, żebyśmy się trzymali Odo. No właśnie, powinniśmy. Ale też była taka sytuacja, też była taka myśl. Tak, czyli to był ten Orgrim. Też była taka myśl, że jesteśmy my tutaj. Praktycznie całą ekipą. Nawet w sumie o tym mówiłem, chyba w odcinku też. Ale niestety się ten głos nie nagrał. Jesteśmy tą ekipą teraz tutaj i praktycznie nikt nie został w osadzie. Co prawda, brama była chyba zamknięta z powrotem. Ale wiadomo, ta palisada, mogliby na przykład spalić palisadę nam. Mogliby wypierdzielić bramę jakoś. Po tym jak właśnie dowiedzieli się, bo pewnie ten gościu, który uciekał, na pewno im przekazał, że my jesteśmy tutaj. Więc mogli zrobić tak, że albo ruszyć na nas tutaj, mocną ekipą, i tak się nie zadziało, albo mogliby też zrobić, żeby szybko iść na przykład lasem do osady i napaść na osadę. Bo sami pracownicy chyba zostali w osadzie, których też nie było dużo. Nikogo chyba, żadnych obrońców, właśnie tak jak mówią teraz, że nie zostali właśnie w osadzie, więc teraz też już w sumie tak już pół na pół wiedziałem, o co chodzi. Niby się ruszyliśmy, żeby właśnie wracać do osady. Stanąłem, bo widziałem, że tam też nie wszyscy biegną. Nie wiedziałem, o co chodzi przez moment. Zaraz się tutaj chyba prawdopodobnie będziemy wracać, bo naprawdę mówię wam, że nikt tam nie biegnie. Oni tam zatrzymali się i chyba poszli dalej rozmawiać. Poszli chyba dalej rozmawiać z farmerami. Zaraz sobie właśnie ogarniemy, co tutaj się właśnie działo, bo już tak za bardzo nie pamiętam. A, i zrobili chyba sobie jakąś małą zbiórkę. Zrobili chyba sobie właśnie tutaj jakąś małą zbiórkę na skalę, można powiedzieć. Co do tej akcji. Co do tej akcji właśnie. Strasznie jest to męczące. Powiem wam szczerze, nagrywanie oddzielnie komentarza. Nie mógłbym tak prowadzić serii. No wiadomo, że to tak się nie da, bo to wiadomo. Trzeba jakby komentować to, co się jakby na bieżąco dzieje, chyba żebym robił tak, że mam jakby materiał z jakiejś tam akcji po prostu i same są jakby akcje i wiadomo, komentujemy te akcje jakby na bieżąco, coś takiego, ale tak to, no to troszeczkę gorzej i nie mógłbym w taki sposób właśnie nagrywać. No ale wyszło tak, kiedyś tam pamiętam, miałem też taką chyba sytuację jedną, tylko że to był ten poprzedni program, który używam do nagrywania, że właśnie jeden odcinek wyszedł mi taki, że też mi się coś tam z mikrofonem zadziało. Tam już w sumie nie zrobiłem tak jak właśnie teraz, bo w sumie chyba tam też nie pomyślałem tak. Dopiero pomyślałem o tym, jak już ten odcinek wlatywał na YouTube'a, tylko
Tam był dźwięk z gry, albo w ogóle dźwięku z gry nawet nie było i samą muzykę chyba w tle było słychać. I nie było właśnie ważnej rzeczy, czyli mojego głosu niestety. No i wtedy też był taki jeden odcinek, no ale tak to teraz mi się tak znowu zdarzyło, tylko że na nowym programie. Nawet się tego nie spodziewałem, ale no szkoda. W ogóle Bjorn krzyczał, żeby wartownicy zostali, to znaczy żeby wrócili do osady, a reszta ma zostać, czyli na przykład my. To może być zasadzka, też tak mogłoby być. Czyli właśnie, mogliby na przykład teraz na nas ruszyć, albo przedtem, albo właśnie zrobić tak, żeby poszli do tej osady, jak nas nie ma. Więc no właśnie. Więc no właśnie tak to wyglądało, że troszkę nas zostało i Odo postanowił, że jednak wracamy wszyscy i bardzo dobrze. Bałem się. Ciągle miałem właśnie myśli takie w głowie, wracając i ogólnie biegając tutaj, że jednak coś z tą osadą może się tam stać. No bo właśnie, nie było tam nikogo, dopiero później za jakiś czas wrócili do tej osady. Dopiero później ktoś tam był. No i jeżeli właśnie by się okazało, że nie było nikogo, samych pracowników, to by tam na momencie albo by pozabijali, albo by porwali i by coś mogli zrobić z osadą, czyli na przykład ją zjarać czy coś takiego. Więc właśnie tak to wyglądało, że troszkę było takich myśli troszkę niewygodnych jakby, ale na szczęście nic się nie działo, tutaj w ogóle ludzie jacyś biegali, nawet tam rybak Dobromir się pokazał znowu w tle, gdzie też jest w sumie śmieszne z nim, bo ostatnio go widujemy chyba, widzieliśmy go po prostu ostatnio dwa albo trzy razy z rzędu, a ostatni raz jak go widzieliśmy dawno temu koło starego obozu i nagle jak już go zaczynamy widywać to kilka razy z rzędu, to też jest śmieszne w sumie. No i wróciliśmy tutaj. Wróciliśmy właśnie tutaj do osady. Wróciliśmy sobie właśnie tutaj do osady. I była rozmowa właśnie na temat tego, że tak, bo to był ten sam dzień, w którym jest wojna chyba. Czyli chyba tam była właśnie też jakaś rozmowa na temat tego. Ale jeszcze przed tym trochę był właśnie Odo zdenerwowany, że kto kazał wracać wartownikom do osady. Bjorn się przyznał i moim zdaniem dobrze, że jednak, to znaczy z jednej strony szkoda, że się rozdzieliliśmy, z drugiej strony fajnie, że wrócili, bo jednak byli tutaj pilnowani. No i Bjorn też właśnie fajnie powiedział, że je magnata, ważna jest nasza osada, a jakbyśmy nie mieli osady, no to raczej nie byśmy nie mieli nic. Właśnie jakby sobie też pracownicy poradzili. Więc ten jeden z farmerów też mówił, że widział tego Orgrima, stał pod farmerami, pod ich jakby siedzimą, pod farmą. I to był właśnie raczej na pewno ten gościu, który tam zaczął uciekać, jak zaczął nas widzieć, to nagle zaczął uciekać, to był chyba ten Orgrim. I poznał go po tym pancerzu. No ale też właśnie mówił Odon, no, że nie możemy się cofać jakby pół na pół, można powiedzieć, bo albo wszyscy, albo nikt. No i właśnie z tej strony jednak dobrze mówi, nie? O i tutaj właśnie zacząłem sobie trochę używać Freecama, ktoś tam prosił o screena, więc może sobie właśnie też wyciągnę z tego screena. To jest właśnie, to będzie raczej z wczoraj OOC, czyli z niedzieli. Aż sobie chyba w sumie spojrzę. Czekajcie, mam tutaj, to jest 18 wrzesień o godzinie 18.40. Zaczęte nagrywanie w grze z 18.54, czyli to jest to. Tak, 18, czyli to jest z wczoraj, czyli z niedzieli. Te dwa odcinki są z niedzieli, w sumie trzeci z wojny też będzie z niedzieli, ale na szczęście na wojnie mi się nagrał dźwięk. A na wojnie, poczekajcie, bo tutaj też coś mówili o tym, że zwłaszcza nie możemy wycofywać naszych najlepiej wyszkolonych ludzi, gdy jesteśmy tuż pod obozem wroga właśnie. No byli właśnie na tej farmie, Orgrim tam był, lecz się wycofał. Wsioki twierdzą, że widzieli jak uciekał. Gilbert przed bramą. No tym razem się spóźniliśmy, no troszkę jakby się spóźniliśmy, niestety. Może i nawet stety. Bo nie wiadomo, czy byśmy poradzili sobie z nimi.
ale no wiadomo, o co chodzi. Co było właśnie z tym, że... Tak jak też Uther teraz powiedział, że następnym razem, jak usłyszymy hasło wróg w pobliżu, to mamy być gotowi, a nie szykować się właśnie godzinę, bo wtedy właśnie wróg sobie miał czas na to, żeby wrócić na spokojnie i tak dalej, patrząc właśnie na to. I tak, to był właśnie odcinek z niedzieli, czyli tak, czyli niedzielny odcinek OOC. I tego Freakama chyba wtedy użyłem, bo ktoś tam właśnie chciał screena zrobić, a na Freakami ładniej jakby to wygląda. Więc też Bjorn powiedział, że zanim ta informacja do nas trafiła, że byli tam na farmie, pod farmą, to już właśnie wracali do obozu. Czyli tak jak już wspominałem kilka razy. Więc no właśnie, tak to wyglądało. Nic się nikomu nie stało i w sumie chyba to na tyle było z tej, można powiedzieć, podróży po Magnata. I w sumie teraz sobie tak pomyślałem, jak ja mam nazwać ten odcinek. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle, ile mi tam renderingu zostało? Kurde, jeszcze 30 minut. No czasami... trwa to troszkę dłużej. Wpływ ma nawet to, że nagrywam dźwięk oddzielnie, głos mój. Nawet to ma wpływ na rendering, że dłużej to trwa. Bo więcej musi przetworzyć. No i w sumie tutaj chyba nic się już za bardzo nie działo. Freakama sobie tak właśnie, jak już mówiłem, używałem, bo ktoś tam chciał screena i chciałem właśnie specjalnie Freakama użyć, żeby później sobie jakby zrobić screena tego, jak byłem na Freakamie, czyli tam z odcinka. Będę musiał pewnie to podesłać tam na Discordzie, chociaż w sumie już tam ktoś podsyłał. Ale na pewno nie zaszkodzi, jak tam na galerię do nas wleci taki screen i na pewno z wojny. Zobaczycie, co się tam działo na wojnie, jak ta zbiórka wyglądała, wszystko zajebiście. Fajnie, że tam Freakama to używałem, czy nie zapomniałem o tym. Naprawdę zajebiście. Mieli też robić jakieś polowanie na cieni. Ale chyba oczywiście te polowanie na cieni jest odłożone, można powiedzieć. Uther też dobrze mówił, że okolica ma być właśnie pilnowana całą noc i dobę. A i tutaj właśnie teraz ktoś pisał na OOC czacie, że żeby zrobić właśnie screena. No i przedtem właśnie używałem w sumie Freakama, chyba nie wiem, czy później też nie będę używał Freakama znowu w tym samym odcinku. Odo no niby w sumie był zadowolony, że się szybko zebraliśmy przynajmniej. A co z tym polowaniem na cieni? Chyba to po prostu było przełożone albo odwołane, bo... właśnie się nas wtedy spodziewają. Tak, tutaj właśnie zacząłem znowu używać Freakama. Można w sumie właśnie z tego screena fajnego zrobić. I wrzucić na Discorda. Nie wiem w sumie tak to, co tutaj ciekawszego się działo na tej zbiórce. Chyba nic takiego, można powiedzieć. Także chyba zostawię jakby to z tym głosem, tyle już co nagrałem. Zobaczę, co dalej się działo. Jak coś się działo, to też dogram głos, jak nie, no to zostawię to tak i poczekam, aż tamten mi się zrenderuje, będzie chyba też nawet szybciej i zrobimy to tak, że właśnie zaczniemy zaraz się tak to za render tego drugiego odcinka, żeby to właśnie wleciało dzisiaj. Więc no, jeszcze chciałem właśnie sobie sprawdzić, czekajcie, bo ostatnio mam jakby, można powiedzieć, że problemy z internetem. I będę musiał też to ogarnąć tak, żeby właśnie mi jak najszybciej przesłało ten odcinek, bo chcę jak najszybciej go po prostu mieć na kanale, żeby też się właśnie zdążył przetworzyć. Więc dobra, zrobimy sobie właśnie tak, że tyle, co już nagrałem tego dźwięku, to zostawię. Zobaczymy, co się później będzie działo. Jak nic takiego ciekawszego, to w sumie tyle, co tego nagranego głosu mam, to tyle zostawię, także w razie czego żegnam się z wami, także dziękuję za obejrzenie i w kolejnym będzie wojna. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć.
Thank you.